Już zaczynamy, już zaczynamy. Otwieramy to spotkanie, będą bajki i piosenki. To dobranocki czas, to dobranocki czas, więc wygodnie zasiadajcie, opowieści posłuchajcie. Razem śpiewajmy, bo to radość jest w tych dźwiękach, kiedy niesie nas piosenka. Chociaż daleko, teraz od siebie jesteśmy, w wyobraźni się przenieśmy. Za góry lasy i za morza popłyniemy, razem tam powędrujemy. Bo to przygody czas, więc zapraszam wszystkich was, opowieści nadszedł czas. Już czas. Dzisiaj przenosimy się do krain arabskich, aby poznać historie pochodzące z tamtego regionu świata. A pierwsza opowieść zaczyna się w wielkim pałacu sułtana, który miał córkę, księżniczkę, o długich, lśniących, czarnych włosach. I wszyscy mówili: księżniczko, masz najpiękniejsze włosy na świecie. A ona cieszyła się z tego i wiele godzin każdego dnia spędzała w swojej komnacie, aby złotymi grzebieniami te włosy rozczesywać. I gdy pewnego dnia była tak zajęta czesaniem swoich długich, pięknych, czarnych włosów, na oknie do jej komnaty usiadł zielony ptak i powiedział: pomóż mi, jestem głodny, daj mi chleba, daj mi chleba. A księżniczka mówi mu: nie widzisz, że jestem zajęta? Że rozczesuję najpiękniejsze włosy na świecie? Przyleć kiedy indziej. Ale jestem głodny, pomóż mi, daj mi chleba, daj mi chleba. I księżniczka tak się zezłościła, że wzięła złoty grzebień i rzuciła nim w ptaszysko. Ale zielony ptak na szczęście odleciał, a potem wraca i mówi: daj mi chleba, pomóż mi, jestem głodny. Księżniczka bierze kolejny złoty grzebień i rzuca nim w ptaka. A ptak znowu ucieka, ale potem wraca i mówi: skoro nie chcesz mi pomóc, kiedy nadejdzie jesień i spadną liście z drzew, tobie wypadną wszystkie włosy z głowy. I odleciał zielony ptak. Myślicie, że księżniczka się tym przejęła? A gdzie? Wzięła kolejny złoty grzebień i rozczesywała długie, lśniące, piękne włosy. I minęło lato, i nadeszła jesień. Liście z drzew zaczęły powoli opadać, a księżniczka zauważyła, że coraz więcej włosów zostaje w złotych grzebieniach, coraz więcej włosów wypada jej z głowy, aż w końcu księżniczka stała się zupełnie łysa. I pobiegła z chustą zawiniętą wokół głowy do swojego ojca. Mówi: tato, zrób coś, nie chcę być łysą księżniczką. Sułtan wzywa lekarzy. Każe im uzdrowić swoją córkę. Ci wcierają różne maście w głowę księżniczki, dają jej do picia niedobre syropki. Ale nic nie pomaga. Włosy nie chcą rosnąć na głowie księżniczki. Wzywa więc swoich wezyrów, doradców najlepszych, mędrców. Przyszło wielu, ale nikt nie potrafił znaleźć sposobu na to, aby odrosły piękne włosy księżniczki, aż przyszedł pewien bardzo stary człowiek. Stary dziadek przyszedł, który długą siwą brodę miał i mówił, że słyszał kiedyś taką bajkę. Od swojego dziadka ją usłyszał. O drzewie, które zamiast owoców ma włosy i kto wypije napar z tych włosów uczyniony, swoje włosy odzyska. Ale to było już tak dawno temu, kiedy słyszał tę historię, że nie pamiętał, gdzie takie drzewo się znajduje. Więc sułtan wysłał gońców na różne strony świata, aby drzewo odszukali, ale minął miesiąc, drugi, trzeci, a ci wracają, mówią: nie ma takiego drzewa, nikt o nim nawet nie słyszał. I księżniczka, skoro nikt nie potrafił jej pomóc, sama postanowiła takie drzewo odnaleźć. Wsiadła do łodzi i popłynęła na wielkie morze. Płynie księżniczka i płynie, aż tu wyspa się pojawia na horyzoncie. W jej stronę płynie księżniczka i patrzy, a na wyspie dziwne drzewa rosną, bo na ich gałęziach zamiast owoców znajdują się oczy i uszy.
Ale czy to są drzewa, których szukamy? Nie, to płyniemy dalej. Płynie księżniczka, coraz dalej płynie, aż tu wyspa się pojawia. I patrzy księżniczka, a drzewa na tej wyspie niezwyczajne, bo na ich gałęziach zamiast owoców rosną kolana, pięty i nosy. Ale czy to są drzewa, których szukamy? To płyniemy dalej. I patrzy księżniczka, a tu kolejna wyspa. A tam drzewa niezwykłe. Wielkie drzewa o grubych pniach rosną, a na ich gałęziach zamiast owoców wiszą twarze, które robią Czy to są drzewa, których szukamy? Płynie więc dalej księżniczka. Płynie tak i płynie, aż nagle na jej łódce usiadł ten sam zielony ptak i mówi: pomóż mi, jestem głodny, pomóż mi, daj mi chleba. I księżniczka dała mu trochę jedzenia, dała mu kawałek chleba, co go miała ze sobą, a ptak go zjadł. Dała więc mu kawałek chleba kolejny i ptak go zjadł. I dała mu kolejny, i kolejny, i kolejny, i kolejny, a kiedy ptak się najadł, mówi: drzewo, którego szukasz, znajduje się tam, przed tobą, na małej wyspie, pod kamieniem. I zielony ptak pofrunął. Księżniczka popłynęła więc na wyspę, którą jej wskazał. Zatrzymuje łódkę, patrzy, a na wyspie faktycznie tylko wielki kamień stoi. Nic więcej tam nie ma. Podnosi więc ten kamień. Kamień dziwnie lekki, ale nie ma tam drzewa. Może ptak się pomylił, jak to jest możliwe? I obraca ten kamień, obraca w swoich rękach, a wtedy ten kamień zaczął rozkwitać niczym piękny kwiat. Swoje liście zaczął rozwijać, a w środku, wewnątrz tego kamienia znajdowało się maleńkie drzewo, które zamiast owoców miało włosy. Czy to jest drzewo, którego szukamy? Skoro tak, księżniczka zabrała je na swoją łódkę i wracała teraz przez morze. Wracała szybko i chętnie, żeby swoje włosy odzyskać. Płynie tak i płynie księżniczka. A kiedy dociera na miejsce, wtedy przygotowano napar z tych włosów. Księżniczka go wypiła i czuje, że na jej głowie pojawiają się włosy. I rosną coraz dłuższe i dłuższe i dłuższe, aż urosły tak piękne, jak były wcześniej. I znowu księżniczka rozczesywała je złotymi grzebieniami w swojej komnacie, ale zrozumiała, że te włosy są piękne, ale nie najważniejsze na świecie. Pewien kupiec mieszkał w wielkim, wspaniałym domu. Miał swoje ogrody, miał służących, miał mnóstwo pysznego jedzenia i mieszkał tu ze swoją rodziną. Miał cudowną żonę, miał dwie córki i syna. I kupiec ten ze swoimi karawanami wyruszał w dalekie zakątki świata, tam wymieniał towary, kupował nowe, sprzedawał je u siebie i zarabiał w ten sposób dobre pieniądze. Kupiec uczciwą pracą się wzbogacił, a pewnego dnia na targowisku kupił też niezwykłą papugę, papugę, która znała ludzką mowę. Była to domowniczka bardzo ważna dla niego. Traktował ją jak członka rodziny. W złotej klatce mieszkała w domu ta papuga. Dobre jedzenie, wody i miodu zawsze dostawała. Słodkie, świeże owoce. I pewnego razu kupiec wyruszał z karawaną do dalekich Indii. Przez kilka miesięcy miało nie być go w domu. Droga była daleka. I kupiec zebrał całą rodzinę w wielkim pokoju pośród pięknych dywanów, wśród pachnącej kawy. Zapytał ich, co chcieliby, aby przywiózł im jako podarunek z tak dalekiej podróży. Żona poprosiła go o piękne, błękitne perły, które tylko u wybrzeży Indii się znajdują. Córki poprosiły o zwiewne sukienki, tak piękne i kolorowe, jakich tutaj nie ma. A syn
Syn poprosił go o prawdziwą piłkę, aby mógł nią grać. Kupiec obiecał, że spełni ich prośby i kupi wszystkie te prezenty. A papugę również o to zapytał, a co tobie przywieźć z tak dalekiej podróży? Ale papuga odpowiedziała mu tak. Mój panie, proszę cię, pozdrów moje krewne, co na wysokiej palmie tam mieszkają. Pozdrów je od tej papugi, co w złotej klatce mieszka. O tyle cię proszę, mój panie. Kupiec zdziwił się na taką prośbę, ale obiecał, że pozdrowi krewne tej papugi. Zebrał swoich służących, zebrał karawanę, załadowali towary i wyruszył przez pustynię. Wyruszył przez lasy, przez góry. Przez miesiąc tak wędrowali, aż do wielkich Indii dotarli. Tam na targowiskach rozkładali swoje towary i je sprzedawali, a potem kupowali nowe, żeby sprzedać je w swoim kraju. Kupiec też pamiętał o prośbach całej rodziny i kupił dla żony niebieskawe perły, dla córek sukienki zwiewne, a synowi prawdziwą piłkę. Szukał też papug i znalazł wielką, ogromną palmę, co tuż koło miasta rosła. Tam, wśród jej liści, wiele pięknych, kolorowych papug latało i głośno świergotało. Więc stanął pod palmą kupiec i krzyknął: Salam aleikum, papugi! Pozdrawia was wasza krewna, co u mnie w domu, w złotej klatce mieszka i pozdrowienie wam przesyła. I na te słowa nagle cisza zapadła. I papuga jedna na ziemię upada, a potem następna i następna. Martwe padają z drzewa, deszcz, papug spada. Kupiec ucieka przerażony, myśli sobie: ta papuga, co u mnie w domu mieszka, to jakaś czarownica. Klątwę rzuciła na te papugi i pozabijała je wszystkie. Szybko muszę wracać do domu, zobaczyć, czy moja rodzina jeszcze żyje. Zbierają więc towary, ładują wszystko na wielbłądy i wracają z dalekich Indii. Bardzo szybko wracają. Kupiec, gdy dociera do domu, ściska się ze swoją żoną, z córkami, z synem, podarunki im daje. Rozmawiają, rozmawiają długo, cieszą się, a na papugę kupiec nawet boi się spojrzeć. Aż w końcu ta, zniecierpliwiona, mówi: Mój panie, czy cię obraziłam czymś, że uwagi mi swojej nie poświęcasz? I wtedy kupiec przyszedł do niej i mówi: Papugo, boję się ciebie, bo gdy pozdrowiłem twoje krewne, to one martwe zaczęły padać z tego drzewa. Nie wiem dlaczego. I kiedy papuga to usłyszała, nagle sama w klatce znieruchomiała i spadła na dół. I nie ruszała się więcej. I myśli sobie kupiec: i ona od tego wszystkiego umarła. I mimo że była dla niego bardzo ważna, skoro teraz już nie żyła, kupiec postanowił się papugi pozbyć i wezwał służącego i kazał mu papugę do ogrodu wyrzucić. Służący zdjął złotą klatkę ostrożnie, podszedł do okna, złote drzwiczki otwiera, wyciąga za nogi papugę i wyrzuca ją przez okno. A gdy w powietrzu się papuga znajdowała, skrzydła swoje rozpościera i do dalekich Indii leci podziękować swoim krewnym za to, że sposób jej podały na to, jak ze złotej klatki się wyzwolić i wolność, wolność odzyskać. Jest też historia, którą kiedyś usłyszałem od opowiadaczki Gali Quenta-Sueños o czasach, kiedy księżyc był bardzo, bardzo blisko Ziemi. Kiedy świecił w pełni, można było podejść do niego i go pogłaskać. Tak nisko świecił ten księżyc. I właśnie w taką noc, kiedy księżyc jasno i nisko świecił, przechadzał się po ziemi pewien wilk, który był bardzo głodny i pomyślał sobie: ciekawe, jak smakuje księżyc. I wilk podchodzi do księżyca, już paszczę otwiera, już zęby wystawia, żeby księżyca ugryźć. A księżyc mówi: hej, nie będziesz mnie jadł! I podskoczył wyżej. I wilk nie mógł do niego dosięgnąć. I niedźwiedź szedł przez las i też burczało mu w brzuchu, patrzy, księżyc świeci. O, ciekawe, jak smakuje taki księżyc. I niedźwiedź wchodzi na wilka. Wyciąga swoją łapę, aby kawałek księżyca urwać, ale księżyc go zauważył i mówi: hej, nie będziesz mnie jadł! I podskoczył wyżej.
I potem szedł krokodyl. Krokodyl, który patrzył, ciekawy jak smokuje księżyc. Wchodzi więc krokodyl najpierw na wilka, potem na niedźwiedzia i już paszczę swoją otwiera, żeby księżyca ugryźć. A księżyc widzi to wszystko i mówi, hej, nie będziesz mnie jadł! I podskakuje wyżej. Potem idzie hipopotam. Myśli sobie, jak smakuje taki księżyc. I hipopotam wchodzi na wilka, wchodzi na niedźwiedzia, na krokodyla i otwiera swoją paszczę, gdzie są cztery wielkie zęby, ale księżyc to zauważy, mówi, hej, nie będziesz mnie jadł! I podskoczył wyżej. I na to wszystko przychodzi lis, który obserwował całą sytuację już od jakiegoś czasu i wiedział, że aby ugryźć kawałek księżyca, trzeba być bardzo, bardzo cichutko. I lis po cichu wchodzi na wilka, wchodzi na niedźwiedzia, wchodzi na krokodyla, wchodzi na hipopotama i był bardzo, bardzo blisko ten lis, a księżyc go wcale nie zauważył. I już lis miał ugryźć kawałek księżyca, kiedy nagle... Opsik! Kichnął głośno i księżyc to usłyszał i powiedział, hej, nie będziesz mnie jadł! I podskoczył wyżej. I wtedy przyszła mysz. Maleńka, niepozorna myszka, która też pomyślała, ciekawe, jak smakuje taki księżyc. I mysz szybko wbiega na wilka, na niedźwiedzia, na krokodyla, na hipopotama i na lisa, co kichnął. I była tak mała, że księżyc jej nie zauważył. I mała mysz ugryzła kawałek księżyca. I księżyc krzyczał i podnosił się wyżej, ale mysz gryzła go dalej i dalej i dalej. Aż w końcu mysz zjadła tego księżyca tak dużo, że zrobiła się okrągła jak piłka i spadła na ziemię. Spadła prosto na te wszystkie zwierzęta, które na ziemi już były. I pytają ją, jak? I jak smakuje księżyc? A mysz mówi, jak najpyszniejszy ser na świecie. I tak to było z myszą. I tak to było z księżycem. A kiedy zobaczycie księżyc w pełni, możecie też dostrzec, że są na nim takie ciemniejsze plamy. Podobno są to właśnie te miejsca, które w tamtych dawnych czasach mysz zjadła. A na koniec nasza kołysanka. Pamiętacie jej słowa? Kiedy dzień pełen wrażeń był znów, księżyca pełnia, księżyca nów, ciemność kołysze każdego z nas, na sny kolorowe nadchodzi czas. Lulaj, lulaj, bujaj, bujaj. Lulaj, lulaj, bujaj, bujaj. Lulaj, lulaj, bujaj, bujaj. Lulaj, lulaj, bujaj, bujaj. Otul się w bajkę, chwyć ją za rękę, przed snem zaśpiewaj naszą piosenkę. Z każdej historii weź coś dla siebie, niech cię kołysze, płyń z nią po niebie. Lulaj, lulaj, bujaj, bujaj. Lulaj, lulaj, bujaj, bujaj. Lulaj, lulaj, bujaj, bujaj. Lulaj, lulaj, bujaj, bujaj. Monitor wyłącz, połóż się spać. Potworów z szafy nie musisz się bać. Jesteś w swym domu, dobrze tu ci. Zmęczone oczka zamknij.
Dobranoc.